Nero, chodź tu. Masz, źryj. Byś szczekał. Uść. To GoPro się nagrywa, już nagrywa. Dobra, to cześć wszystkim z tej strony Arek i witam was na Osinie. I tak, co to dzisiaj by w tym vlogu powiedzieć? No to nowe nabytki, parę ubytków jest. Parę maszyn było, parę przybyło. Ale to zaraz, co się stało, to wszystko wytłumaczę. Tu już na pewno widzi ta, że kombajn nowy jest. Tutaj to przyczepa, jak ktoś wprawne oko ma, to zobaczy, że też jest nowa. Znaczy, tylko jedne sprzedałem i jedne kupiłem, tak samo z kombajnem. Bo pamiętata, że był bizon. Ale... Zara, ja zacznę może mówić od początku, bo... Był plan teraz, żeby ciągnik brać drugi, jakiś większy, bo ja mam John Deere'a tylko, 60 i 3512. Ale słuchaj, to tak, Piotr tam dzisiaj rano na komputerze siedział. Woła, mówił, ojciec, chodź, chodź, nie? Patrzę na te, na to, co on tam na tym OLX-ie wyszukał, czy to gdzieś, nie wiem, nie znam się. I, że patrzymy kombajn, nie? Class Median 310, chłop... No, w sprawie, że z tej samej wsi, tam ile to z kilometr stąd. Sprzedaję Mediona, bo gdzieś jakieś kłopoty finansowe mam gospodarkę. Nie wiem, czy likwiduje, czy co, czy mu się coś popaliło tam. Jakieś hektary chyba pola, tak mi się zdaje. I no chłop już no, kombajn musiał sprzedać i tak dalej. Dlatego właśnie wystawił tego Mediona. No i po taniej dosyć cenie. No i także już pieniądze miałem odłożone na ciągnik, ale no... Jest okazja, tanio był klas, no to mówię, bierę klasa, nie? Nie powiem za ile, bo o pieniądzach się nie mówi, ale no dosyć tanio wyrwałem tego klasa, tylko że teraz taka sprawa, że no na ciągnik to już nie mam, to dziś albo w przyszłym roku będzie ciągnik następny albo coś. Sprzedałem też przyczepę i kupiłem, sprzedam tu autosankę, tak dla wiadomości, Pronar jeszcze jest. Metal Techa takiego sobie kupiłem. Już i zjadł. No ja ci nie będę dokładał, to ci albo Piotr, albo Chlina dołoży. I Bizon poszedł też dzisiaj rano. Kupiec się prawie moment znalazł, ktoś tam szukał kombajnu na żniwa. I właśnie głównie za to jeszcze popierdziliłem dzisiaj. Niedaleko jest sklep przecież rolniczy, kupiłem tę przyczepę. Mówię, a już niech będzie taki zestaw żniwny w tym roku. Ciągnik się jakoś jeszcze tam dociła tego John Deere'a. Znaczy John Deere zostanie, nie? Ale też właśnie drugiego ciągnika będę szukał, coś podobnej mocy. A co toś jeszcze zobaczy? No był plan na John Deere, ale... No nie będę miał pieniędzy chyba na John Deere, to się weźmie coś tańszego. I teraz tak, no mi tam bardzo też kombajn teraz nie był potrzebny, nie? Bo mi ostatnie pole zostało, ale... Mówię, kurde, no jak kupię w tym roku, no to jeszcze na usługach zrobię, bo jeszcze ludzie nie powykaszali, nie? Ciągnik poczeka, jakoś tam na razie tych hektarów tyle nie ma, to sobie ten John Deere poradzi z tymi 60 i 3512. A tak to może się jeszcze coś od bidy trochę odklepie i się tym kombajnem pozarabia na usługach, nie? Bo nie powiem, że teraz troszeczkę biduję przez te nabytki. Nie jest źle, ale no troszeczkę się wykosztowałem, także jadę, ja sobie wykoszę pole. Bo chcę na razie, już dzwonił chłop, żeby mu nie wykosić, bo myślał, że ja dalej mam bizona. Mówię, panie, mam nowy kombajn, ja sam go jeszcze nie mam wyczutego, nie będę tam panu wierzał, bo pogubię. Mniej więcej tak coś poustawiałem, wjechałem tam meter, ale dopiero teraz będziemy jechać już tak na poważnie. O, widzi ta? Zaraz bym tutaj już połamał. Dobrze, że powoli jechałem, to tylko zaczepiłem tym dziobem. To jednak widzi ta jest, jak się człowiek przyzwyczai do bizona. Siądzie do nowego kombajnu, to aż strach jechać. Tylko wózek. Problem jest taki, że wózek... Chłop tam miał jakiś uszkodzony, to będę musiał albo kupić, albo zrobić jakiś. I na razie strach, ale trzeba jeździć z headerem na... Wie to, o tak on, nie? Zaczepionym. Dobrze, że w miarę drogi szerokie tutaj mamy, to... Nie zaczepią bardzo, jak już to o gałęzie, a nie o drzewa. Po głównej drodze to ja nim nie bardzo będę jeździł, gdzieś polnymi drogami tutaj będę musiał operować. Ten chłop, co ja kupiłem od niego, to on się nazywał Proxim czy coś. Proxim LS dokładnie chyba mówiąc, jakoś tak.
Link do niego macie oczywiście w opisie, to też tak, że tak powiem, bez scenariusza wam powiem. Combat dostałem od Proxima, wielkie dzięki Proxy Mordo. Tak jak mówiłem, link do fanpage'a macie w opisie, zostawcie mu tam lajka. Na pewno fotki jakieś z Mediąkiem będziecie mogli zobaczyć. I no, jedziemy, niedaleko już tu pole. O, tutaj rzepak ładny komuś urósł. I powiem wam tak, jak siadłem, to mówię, kurde. To co innego całkiem jest, to i tak nie jest jakiś tam najnowszy całkiem ten kombajn, to nie jest jakiś tam, wiecie, że on ma tam z rok czy dwa, ale no kurde, całkiem co innego jak Bizon, nie? Szkoda mi Bizona, bo jeszcze był plan, żeby ten rok przyciłał, no ale jak jest okazja na kombajn, kombajny drogie, to ja mówię, nie będę czekał, nie? Oj, tak, tak to jest. Będziemy ogólnie kosić na sieczkę, bo słomy ja już nie chcę, ja mam tam siano, słomy, belek mi nie potrzeba. O, a widzicie, tutaj trzeba pór składać, bo... O, w Bizonie to tam tylko... Mniej więcej już tak jak mówię, już ogarnąłem jak to chodzi. No ale jeszcze się uczę, o na przykład trzeba trochę wyżej podnieść te. Dobra, niech będzie o tak o. I powiem wam, teraz to moment, robota będzie szła, nie? Za dużo, no ja mówię, się nie nakoszę w tym roku swojego, bo tam może na usługach trochę się ukosi. Tu trochę człowiek, co wiecie, zwróci się może trochę. O, tutaj w te belki nie chcę wjechać. 5 m 10 chyba ma ten header, czy jakoś tak to. No, metr 10, ile? Bizon miał 4,20, to ma 5,10. No to widzicie, już różnica jest, nie? To się już czuje. Ja tu nie chcę tak na razie szarżować wokół tych belek, ja sobie tak tylko obiadę. O. Ale powiem wam, no całkiem to inna robota jest. Całkiem inna robota. No i sieczkarnię mam, nie? A tak wcześniej ktoś chciał na sieczkę, to co? No nie mogę, nie mam sieczkarni. To ja kogo innego wezmę. No dobra, no to na razie, na razie. A teraz? Mogę z sieczkarnią wykosić. Mówię, no trochę ludzie mają tutaj pól do kuszenia, to... Zobaczymy jak... Aby u siebie na razie wykosić. Ostatnie pole o to mam u siebie. Takie do kuszenia. Dziś mam rzepak jeszcze, ale on coś nie bardzo. Coś on jakoś... Czy to jaka zaraza go wzięła, czy co? Chuj mi. Powiem wam, ale... Coś ja nie widzę go. Nie dojrzał jeszcze, przecież ludzie mają rzepaki, a nie dojrzał mi tu. Nie wiem. Siódmiana normalnie? Nie wiem naprawdę co z tym rzepakiem, ale. Bo to musi chyba będzie u mnie ostatnie. Może tam jeszcze dojrzeje, to się wiedział tak o tylko ten, ale. Jak on do tej pory nie dojrzał, to. Oj, jakoś nie widzę tego. Oj, tak to jest, powiem wam. Zobaczymy, czy się zmieści całe to pole w zbiornik. Dobrze by było. Nawet nie wiem, powiem wam jeszcze, ile tam tego do zbiornika wchodzi. To się zobaczy jeszcze. O, tutaj przykomują do jakieś krzaczory, to trzeba nawrócić. O, to coś wygniotło mi na samym tym. Może dziki, jakie to. Cholera, wie co. Ale kurde, i cicho jest, fajnie. Nie powiem, ja lubiałem ten ryk Bizona, lubiałem, ale... Wie tam, no. Co, wydech ładny, ale jak tak pukosi się cały dzień, to już w głowie huczy później. A tutaj, o, radyjko sobie mogę włączyć. Tylko muszę kupić jakiś, bo on wyciągnął. Ale się kupi jakiś i będzie. No mówię, no to jest całkiem inna robota już. No i jemu też ten Bizon niech tam służy, no co, no ja nie będę mu ten... U mnie parę ładnych lat wykosił ten Bizonek wiśniowy. Jak nie wie ta który, bo tam na odcinkach ja go nie bardzo pokazywałem, na tych vlogach swoich. Jak nie wie ta który, to Bizon był, to on na odcinku tam o tym Mod Contest, tam tłumaczyłem.
To zobaczcie sobie, jak on tam wyglądał. Na lightach było pokazywane też. Dobra, i to co? Teraz ten tak raz przy razie pojeździł. Tylko w sterkach gówno widać jest. Ja sobie jadę o tak, o. Tam niczyje chyba te jeszcze nie wjechałem. Nie, musi nie, jeszcze do tej kukurydzy chyba tam nie sięgnąłem. O. I o tak już sobie będziemy jeździć. Nie będę kręcił nim kółek tutaj nie wiadomo jak. Nie mam go jeszcze wyczutego, wie tak gdzie to jest. Bizonem to ja mógłbym parkować w przy Tesco, jakbyście tak chcieli, a tym to jeszcze nie jest wyczute, to wie to jest. Nie ma co szaleć, nie ma co się popisywać, bo urwie gdzie się co zaczepi i tyle będzie z tego. Północy już bizonem umiałem koń. A tym to wie ta. To jest co innego. I tak to jest, wam powiem. No co tam więcej wam mogę powiedzieć? Z takich informacji farmingowych może, jak ktoś nie wie, to Season Mod wychodzi 24. To wie, to będzie można wtedy normalnie 4 pory roku se grać w końcu. A o tak, o poza tym, to co tam, no. Żniwa już tak objechałem ostatnio po polach, ruszyli. Już mówię w realu tutaj. Poza scenariuszem. Żniwa już ludzie, słuchajcie, ruszyły. Już ludzie koszą, głównie rzepaki. A tu jakiś tam tukano widziałem, a to CX-a. Nawet Lexiona. Chociaż ten Lexion to mały, byłby to 500-ka, 530 bodajże. No ale powiem wam, że nie chcę nic mówić, ale jestem ciekaw, co jeszcze u was też tak jest w okolicy. Ale coraz mniej jest ludzi już bizonów. Nie powiem, że wciąż jest ich dużo wciul, ale już coraz więcej się zaczyna pojawiać kombajnów zagranicznych i to niekoniecznie używanych, tylko nowych. Naprawdę. Głównie małe gospodarstwa teraz mają bizony, bo ci troszeczkę więksi, no to przesiadają się już na nowsze maszyny. Jak pamiętacie vloga, który był u mnie tam chyba ze 2 lata temu na kanale. Taki wiecie, to był amatorski vlog, no ale i tam jak pamiętacie był właśnie bizon, no to w tym roku po raz pierwszy ten rolnik zasiądzie do nowego kombajnu, jaki sobie kupił, a jest nim klas Tucano 420, także pogratulować nowego nabytku, bez awaryjności i dobrych plonów. To jest przeskok, nie? Z bizona na Tucano. Ale fajnie, fajna maszynka, także niech służy. Jak widzicie tutaj Medionem. Medion to jest w ogóle chyba taki przodek Tucano, nie? W sensie jego poprzednik. Tak mi się zdaje. Medion był chyba tak jakby Megą, nie? Późniejszą. Była Mega, później chyba był Medion, a później Tucano. Nie wiem, tak mi się zdaje. Napiszcie mi, czy to jest, czy dobrze tutaj rozumuję, czy jednak nie. Nie no, bo najbardziej tak z wyglądu przypomina Tucano, nie? To takie pierwsze. Bo teraz już te nowe Tucano, no to wiem, że mają rurę u góry, już tak jak Lexiony. A ten ma właśnie pod kątem, tak jak miały Tucańce. Nie no, to słuchajcie, tutaj nie zmieści się w te zbiornik, dlatego tak, ja tu kombajn zostawiam. Kekniemy się do John Deere'a. Przyczepa już podpięta. Powinna starczyć. Jak nie, to przeprowadzę drugo, to daleko nie jest. Bramy nie zamykam, tam Piotr Halina w domu siedzę, to się pilnuję, jakby ktoś przyjechał. I leci, ja to zawsze ścinam o ten zakręt, bo to nie lubię tak wyjeżdżać na same te, paradować, nie wiadomo jak. Sorry, że odcinków tak dawno nie było, ale klepałem pewien mod, jaki też wkrótce zobaczyta, a i zagrata na nim. Aby tylko zrobić go, skończyć, wydać, to jest pograta na nim.
Ale nie tylko, no właśnie. Poza tym, wiecie, wiadomo. Nie stałem farmingiem, człowiek żyje, są wakacje, dlatego też troszeczkę. A to na jeziorko, a to coś się pochodziło, dlatego no. Nie chce się siedzieć w domu. Tym bardziej jak pogoda teraz jest, bo ostatnio, no to tak z pogodą było średnio, a teraz znowu jest. Jest fajnie. I tak to jest, ugłem. I tak mówię, a mata na niedzielę, wyrzucę wam odcinek, ja to w sobotę nagrywam. Czekaj, to plandekę trzeba ściągnąć. O. I tak to jest, no. A, czekaj, to teraz do przodu trzeba podjechać. Sypie, dobra. Gaszę John Deere'a. On już nie chce tu stoi, mi tu on nie będzie przeszkadzał. Hop. Oj, ładnie, czysto. Dobra, to dobrze ustawiłem, musi. Poza scenariuszem. To też powinni zrobić, żeby kombajn mógł sypać tylko jak jest uruchomiony, nie? Bo dziwnie, tak jak jest taka cisza, silnik nie pracuje, a tutaj się sypie. Zagadam z Ziutą, może zrobi taki skrypt, żeby można było rozładowywać kombajn tylko jak... Jak jest silnik włączony. No i dobra, troszeczkę nam nasypało, jak widzicie. Swoją drogą co do przyczep, bo ktoś się może zapytać, skąd masz przyczepy takie błyszczące. Zapytałem się młodego, 98, czy mogę sobie na prywatne potrzeby te metalteszki jego zedytować, bo tak jak młody mówił, że one są w realu malowane proszkowo i one takie nie świecą się aż tak, to uznałem, że w farmingu jednak ładniej wygląda, jak one się tak, no, błyszczą po prostu, nie? Żeby to wyglądało jak metal, a nie jak plastik, i sobie właśnie zapytałem się, czy mogę zedytować te przyczepy. Uzyskałem zgodę od młodego. Podziękował za to, że właśnie się zapytałem. I na swoje potrzeby właśnie tak, a nie inaczej, je sobie przerobiłem. Prosty edit, a cieszy. I lecimy dalej. Także no, nowy nabytek jak na razie się fajnie sprawuje. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś bubel i dlatego tanio sprzedał. Bo to może się okazać, że ja będę sobie kosił, a to nagle... I nie ma. No i tak to jest. No. Także jak ktoś rozpoznał dźwięk tego, co przed chwilą piłem, to wiecie, dlaczego taki jestem wygadany dzisiaj na odcinku. Ale to nic. Tak to właśnie jest. Tutaj tak się troszeczkę przetnę, żeby nie móc kręcić. Nie musieć kręcić obok tych belek. Swoją drogą to nie wiem. Powiem wam, kiedyś jeszcze, jak u te pola tutaj kupowałem tę łąkę, te belki już były. On mówił, ten co kupowałem od niego, że on to zabierze i tak do tej pory to leży. Spalić to w chulerę, bo już ze 3 lata on tego nie zabiera. Musiałbym do niego zadzwonić, co? Nie wiem, czy mam numer jeszcze. Oj, to dużo nie zajmuje, to w sumie niech będą. Niech se tu i leżą i fajnie wyglądają. Także no, tak to jest, no. Trzeba będzie te belki zabrać, bo gdzieś deszcze nadają. Dlatego tam jeszcze słomy mam do zebrania, musi trochę. I właśnie tutaj na tej łące. Czy słomę zebrałem? Nie, dobra, słomę zebrałem, to mam tylko do zabrania z tej łąki i z tamtyło. To się pozabiera. Tylko trzeba jakieś kupić landarę na te belki, bo tymi przyczepami to jest... Ech. Albo pożyczyć coś od kogoś i zebrać, oddać, jak będzie wolna przyczepa. No to poszukam gdzie na osi. Może kto będzie miał jakieś landary do wypożyczenia. Napiszcie swoją drogą w komentarzach, jak się u was mówi na przyczepy na bele. U nas zawsze się mówiło albo jakaś po prostu przyczepa na bele. Albo landara, nie? Nie wiem dlaczego landara, no wiem, że to się dłużyca chyba nazywa, nie? Ale u nas zawsze landara. Już kiedyś chyba wam zadawałem nawet to pytanie na jakimś odcinku, ale... Ale zadam je jeszcze raz. Powiem wam, że to pole wydawało się małe,
Ale ono wcale takie małe nie jest. W sensie, no nie jest też duże, ale myślałem, że szybciej pójdzie to koszenie. I tak długo nie zajmie, ale myślałem, że będzie jeszcze szybciej. Oj, bo wszystko by człowiek naraz chciał, żeby było zrobione. Teraz się cieszyć, że idzie robota nowym kombajnem, póki co to. To narzeka, nie? No. Tak to jest. Mogłem. O. Tak jak mówię, no już mniej więcej poogarniałem ten kombajn. Trochę się pojeździ na tych usługach, to się człowiek nauczy, bardziej będzie wiedział na przyszły rok, jak to u siebie ustawiać wszystko. Dobrze, że to pole ostatnie mi zostało, to... Nawet jak pogubię coś, to aż nie będzie takich strat. Nie, ale ładnie w tym roku, ładnie tutaj osypię. Ja mam tu klimę włączoną, jakoś zimno się zrobiło. Nie wiem nawet. Jakoś tak chudnawo mi. Oj. A, bo mam otwarte drzwi i tak wieje. Jeszcze klima może na dodatek, ale nie wiem jak to włączyć. Nie sprawdzałem jeszcze, teraz nie będę się zatrzymywał. Bo... Paliwa nie chce mi się tracić. Bo na wodę nie jeżdżę. Ale fajny, widać, że albo był mało koszony nim, albo coś, bo nawet nie bardzo zdarty jest, nie? Także widać, że zadbany kombajn, fajnie. Cieszy mnie to ogółem. Header to on coś mówił, że on nowy chyba brał, nie? Bo on mówił, że miał węższy. Tam chyba 4,30 czy coś takiego. Albo 4,90 albo 4,30, już nie pamiętam jak on to mówił. 4,30 albo 20. I właśnie mówił, że coś szerszego poszukiwał i dlatego wymienił na ten, no, dlatego ten header on może nawet, nie wiem, może on i nie kosił tym headerem jeszcze w tym sezonie. Cholera go wie. Nie, ale robota idzie i... Tylko kurde jakiś, powiem wam, nie mam garażu na niego. Ja nie wiem, czy on tam z tyłu gospodarstwa się zmieści. Tam niby mam takie garażynę, tam bizon właził, ale na styk, a ten może być wyższy. Oj, zobaczę później, to wam dam znać, czy się zmieścił, czy nie. Header, no tam pod wiatem może się zmieści. Jak nie, to będzie leżał, przykryję go jakoś plandeko, czy coś. Żeby to wieta nie pordzewiała nic. Albo się wózek jakiś kupi, właśnie zrobi i się gdzieś wstawi, to... Trzymam tyle tych garaży tam, co prasa stała. Oj, zobaczę, tu nie ma na razie co panikować, jeszcze trochę czasu jest, jeszcze na tych usługach będzie kuszone, to... To jakoś tam się to wszystko załatwi. O, tak się rozbił. Nie wiem, czy to widzieliście. O, tam owalno. Cofnij ten film, jak ludzie tam widzieli. O, pa, wyleciał. Coś musiał zobaczyć. Jakiś jastrząb był? Czekaj, to aż wysiądę. Ho. Tam, to jakiś jastrząb właśnie, jakiś... Chuj wie co, na co on tu poluje. Gdzieś tak zanurkował. Oj, tak to jest. O, teraz z powrotem wyleciał. Głupie te ptaki. No. A i tak to jest. Dobra, ludzie. Narzekałem, że wolno, ale o, moment i wykuszone. Ładnie. No i w końcu się czkarnia. To najbardziej mnie cieszy, że mam się czkarnię w końcu i nie muszę wieta cały czas na słomę kość. Także no. Stołu do rzepaku nie mam. To też będę musiał albo zakupić jakiś, albo na razie kosić bez. Się zobaczy jeszcze. Teraz tylko, aby mi starczyło do końca pola zbiorniku miejsca, bo nie chce mi się wieta wysypywać.
Serio? Na taki kurna kawałek pola. Uj. Oj, tak to powiem wam jasno, widzicie, tak, kawałek pola i on już, op, pip, stop, więcej nie wepnę. I teraz co, przejedź 5 metrów do przodu i się cofaj z powrotem pod przyczepę, bo on... Fajnie obroty wzrosły mu, jak zacząłem ten, zacząłem sypać. To jest spoko. To jest akurat spoko. Dobra, on się tu chwilę wysypie. Ja mam teraz dopierdzielę trochę. Dobra, niech on przestanie sypać. Dojadę i cofnię. O, i teraz dopiero. Header do góry i będziemy się zawijać już. Dobra, tu już nasypane na ten, to trochę na tył trza. No i robota idzie, powiem wam. Tym to już będzie szła, już widzę. Już mi się ten kombajn podoba. Już się mnie podoba. No i powiem wam, o, troszeczkę nasypało. Czekaj, to teraz trochę tu. O, dobra. Chowamy rurę. Zużyła się. Już na pewno się zużyła. I co? Żniwa u mnie na gospodarstwie zakończone. Jakbyście się dziwili, czego tak szybko, to wam powiem, że na lajtach kosiłem sporo. Także no. To w tym vlogu musi będzie na tyle. Całe pole żeśmy na odcinku sobie kosili nowym nabytkiem. I co, no teraz to nie wiem, co tam z czego vlog będzie. Piszta, z czego byście chcieli. Czy ze zbioru belek, czy nie wiem, z urania, czy kulerawiczego, czy z usług żniw na usługach u kogoś też. Może mogę nagrać jeszcze jeden odcinek ze skuszenia. Także jak wam się spodobał film, to łapkę może ta zostawić w górę. Jak nie, to w dół. Tylko napiszcie w komentarzu, czego w dół. Co wam zrobiłem. Suba może ta zostawić, tam taki czerwony przycisk na dole. I co? Mam nadzieję, że się to obejrzeli do końca. Jak ktoś obejrzał do końca, to niech napisze Medion. To będę wiedział. I kończę, bo mi się srać chce. Także trzymajcie się do kolejnego odcinka, a ja dziś idę tutaj. Papier mam zawsze w kieszeni. Tylko zgaszę silnik. Także ja sobie tutaj na ten kucnę. O! Się schowam, trochę tutaj załatwię swoje sprawy i zaraz będę zawijał, ale to już wam nie będę tutaj pokazywał tego, także trzymajcie się, dzięki za obejrzenie. I o, i na razie, do następnego odcinka, bo ciśnie dwójka, na razie.